Rawicka Straż Pożarna uczestniczyła w dość nietypowej akcji na byłym poligonie. Dyżurny Komendy Powiatowej został powiadomiony o rannym łabędziu, który prawdopodobnie połknął haczyk wędkarski. Z dzioba ptaka zwisał bowiem kawałek żyłki. Dyżurny zadysponował strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz druhów OSP specjalizujących się w ratownictwie wodnym. Wezwano także weterynarzy. Zobaczmy, jak wyglądała akcja. Linki nie wplątały w śrubę. Widziałem, że przyjdzie, bo miał 5 minut wcześniej. Chciałem się pobawić do razu. Na te palce to uważaj. Dobrze, że on się zmęczył trochę, bo nie, tak to byśmy go gonili, gonili. Ale nie, ważne też, że są małe, bo gdyby nie było małych, on by poleciał. Jest, dobra. Dobra, tam but. Woda. Dobra, to mogę się nazwać. No niestety zdarzają się takie sytuacje. Prawdopodobnie ktoś tutaj, nie wiem, czy próbował kusować, czy coś, został haczyk, który wbił się dość mocno w język tego łabędzia. No, mogło to skutkować tym, że nie mógłby po prostu się pożywiać i bardzo by go to bolało. Po pewnym czasie mógłby bardzo opaść z sił i zagrażałoby to jego życiu. Samiec, samica? Samiec, zdecydowanie ojciec. Na szczęście okazał się to tylko zwykły haczyk. Najgorsze są inne takie okrutne narzędzia typu kotwiczki, które gdzieś tam bardzo głęboko potrafią utkwić. Na szczęście tylko w języku, nie została połknięta ta żyłka, także wszystko się udało.